bardzo mnie to cieszy, szczególnie, że ostatnie dni nie czułem się jakoś po prostu dobrze i cieszę się, że się potrafiłem zmobilizować i tutaj z pomocą wszystkich chłopaków, tak, bo gramy razem i to dzięki nim mam tą statuetkę, to jest, mogę zdradzić, moja trzecia w karierze, już tyle lat gram, a to dopiero trzecia, więc na środku naprawdę ciężko zdobyć tą statuetkę. Cieszę się, że na święta już że są święta, że będziemy mieć te kilka dni odpoczynku. No i co? No i życzę wszystkim wesołych świąt, tak jak wesołych i spokojnych. Staram się nad nią pracować cały czas na treningach. Cieszę się, że mogę się pokazać na meczu, pokazać ten jeden element w miarę dobrze, no i cieszę się. Ja od początku właśnie czułem się troszkę zestresowany, no bo to wygląda tak, że ja kiedyś Danielowi czy Mariuszowi podawałem piłki, jak oni grali nawet przeciwko sobie. Daniel w Jastrzębiu, Mariusz tutaj w Bohatowie już. No i tak coraz wyżej, to tak cały czas myślałem o nich przez pryzmat właśnie tego, że to są już bardzo dobrzy zawodnicy, a ja tutaj jestem tylko podawania piłek, ale tak w miarę z czasem właśnie to zaciera się. To także czuję się już bardziej takim członkiem drużyny, no, normalne chłopaki w porządku, także bez problemu, jest spoko. Ja to zawsze się śmieję, że zawsze groźna Częstochowa, bo z nimi zawsze się ciężko gra i na tej hali też tak, to tak powiem szczerze, trochę dziwnie się gra, ale spieliśmy się, walczyliśmy od początku do końca, to jeszcze ten przestój w trzecim secie niepotrzebny, ale mieliśmy taką przewagę, że mogliśmy sobie na to pozwolić i dowieźliśmy do końca te 3 punkty i cieszy to bardzo. Wiadomo, mój poziom gry jeszcze nie jest taki, żeby móc jakby w pełnym wymiarze uczestniczyć w zawodach, ale no, robię wszystko w tym kierunku. No, trochę im zazdroszczę, troszeczkę. Nie patrzymy na to, którzy jesteśmy w tabeli, tylko każdy mecz gramy jak osobną rozgrywkę, tak ją traktujemy i o każdy punkt walczymy do samego końca i to na razie się sprawdza. Którzy będziemy w tabeli po kolejnej rundzie, to dopiero zobaczymy. Tak? Bardzo cieszę, że jesteśmy tak wysoko. Nie wywiera to na nas jakiejś dodatkowej presji, po prostu gramy swoje i miejmy nadzieję, że będziemy w takich dobrych nastrojach kończyć kolejną rundę. Mimo, że mamy wolne, to ja będę chodził na siłownię, na halę, tam na pewno poćwiczę nad paroma elementami, także święta planuję spędzić aktywnie. Karolu, to twoja trzecia statuetka MVP w karierze. Jakie to uczucie zdobyć ją przed świętami? Wspaniałe, te święta będą bardzo radosne. Gdzie spędzasz święta? Z rodziną, z moją dziewczyną i w najbliższym otoczeniu, razem z tobą też. A Sylwestra? A Sylwestra dla odmiany spędzę też z tobą. Cieszę się bardzo, że z wielu propozycji wybrałeś właśnie moją. Powiedz mi jeszcze, czego będziesz życzył naszym kibicom? Znaczy ja wiem, bo już oglądałem życzenia PGE Skry Bełchatów, ale tak teraz po statuetce MVP może jakieś nowe przemyślenia na nowy rok dla wszystkich kibiców w całej Polsce. Tak, żebyście byli cały czas tacy zajebiści, jak jesteście. To się wytnie. Wesołych świąt! Wesołych świąt wszystkim!